Cześć, ja znajduję się dzisiaj na polu, na którym zasiany został groch o zimę, czy też zimujący, jak niektórzy go nazywają. To jest nowość w naszym gospodarstwie. Pierwszy raz uprawiamy właśnie tę roślinę. Z formą miarą też nie mamy doświadczenia, nie uprawiamy w czystym siewie na nasiona tej rośliny. Zobaczymy, jak wyjdzie nam to. Można powiedzieć, że doświadczenie, bo jesteśmy na polu, które ma niecały hektar. Tutaj zakupiliśmy około 200 kg, znaczy 200 kg dokładnie, bo to 4 worki po 50 kg nasion. Kosztowało to około 700 zł. No i właśnie tutaj tyle wysialiśmy. Trochę się zostało, ale wyszło około 100 roślin na metr kwadratowy, jeśli chodzi o wysiew. Nasiona przed siewem zaprawione, czy zaszczepione nitraginą. Rozrobiliśmy to z wodą i wymieszaliśmy w betoniarce. Wszystko jakby według opakowania w tych zalecanych ilościach wody. Jeśli dobrze pamiętam, na te 300 gramów nitraginy na hektar dodawaliśmy niecałe 1,5 litra wody i to wymieszaliśmy razem, tak partiami, żeby nam pasowało. Z nawożenia przed siewem to było tutaj zastosowane 200 kg polifoskiej szóstki. To było stosowane już na ten rzepak, który mamy tutaj obok. No i po prostu razem na to całe pole było to wysiane, a te pole sobie jeszcze czekało i teraz... No tak, nie powiedziałem, mamy 22 października, 20 października, dwa dni temu wysialiśmy ten groch. Także wtedy dzień przed siewem zostało to uprawione i zasiane kolejnego dnia. Z planów tutaj jeszcze na ten groch to zwalczanie chwastów doglebowe właśnie na gołą ziemię. Mamy nadzieję, że uda się zrobić to jutro, czyli 3 dni po siewie. Pendimetalina i prosulfokarp. Także myślę, że to na tyle na razie w tym materiale. Będę chętnie nagrywał z tej rośliny kolejne filmy, jeśli ona oczywiście przetrwa zimę. Bo to jest, myślę, taka największa niepewność co do tego, jak ta roślina przezimuje, ale jeśli już faktycznie później okaże się, że jest w porządku na wiosnę, zima jakby nie wyrządziła tutaj szkód na plantacji, no to myślę, że ta forma o zima odwdzięczy się właśnie później plonem tym, że właśnie ten typ roślin ma lepiej rozwinięty system korzeniowy, lepiej wykorzystuje wodę, jest właśnie mniej odporny, mniej podatny na suszę, bardziej odporny na suszę i powinien on być silniejszy niż siane wczesną wiosną odmiany jarę. Także mogę jeszcze pokazać tutaj poszukane w ziemi nasiona. Nie wiem, czy na tych będzie widać. Musiałbym też spojrzeć. Tak, delikatnie jest to widać, że pęka już tutaj to nasionko i ten groch będzie sobie pomału chciał wyjść na powierzchnię gleby. Wiadomo, że przy obecnych temperaturach będzie to trwało pewnie kilkanaście dni, ale to zobaczymy. Także o nawożeniu powiedziałem, o zaszczepieniu nitraginą powiedziałem, o siewie, o zwalczaniu chwastów i myślę, że to będzie na tyle. Teraz wszystko zależy od tego, jak ta roślina będzie wyglądała przed zimą, o tym też nagram film. No i później już kwestia przezimowania właśnie tego grochu. Odmiana Dexter, bo o tym chyba nie powiedziałem. Odmiana Dexter, mamy nadzieję, że pozytywnie się zaskoczymy tym, jak to będzie wyglądało. To na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Do kolejnych filmów. Cześć!